never stop, no, I don't quit. And when I swing, I don't miss. You ain't never seen nothing like this, yeah. Yeah. Dlaczego nazywam się DJ Dragon? Nie chciałem być po prostu DJ Adam, bo to zbyt powszechne i mało rozpoznawalne. Chciałem jednak zostawić część swojego nazwiska, dlatego został DJ Dragon. Urodziłem się w Rudzie Śląskiej, ale na stałe mieszkam w Zabrzu, dokładnie w dzielnicy Makoszowy, chyba najlepsza dzielnica Zabrza. Tam się wychowałem, stamtąd pochodzi moja cała rodzina, to jest moje miejsce na ziemi. Rodzice są umuzykalnieni, no tata grał na akordeonie, na gitarze, mama moja śpiewała w zespole jako solistka. No jak wiadomo, no, trzeba coś przekazać, jakieś geny dziecku. No, ja pojawiłem się na świecie, no i ktoś musiał te geny przejąć, ja je przejąłem. Jestem jedynakiem, dlatego wszystko mi się skumulowało w sobie, ale jakoś nie za bardzo mnie ciągnęło do instrumentów muzycznych typu fortepian, gitara i wolałem założyć słuchawki i słuchać muzyki po prostu elektronicznej. W związku z czym, no pomysł taki, że zostałem DJ-em. No. Dobra zabawa, dużo ludzi, fajna atmosfera, a jak dobrze wiesz, ja lubię się bawić, lubię tańczyć i to mnie po prostu podkręca wszystko. Nie tylko może muzyka, ale ogólnie atmosfera na weselu. Lubię taką atmosferę, jak jest na weselach, czyli wszyscy się bawią, wszyscy skaczą, szaleją, a ja jestem wśród nich, bo przeważnie skupiam się na tańcach integracyjnych. To jest taka moja domena, że tak powiem. Lubię to robić. Natomiast nie ukrywam, że też posiadam inne zabawy, jak na przykład bitwa taneczna, czyli walka pary młodej między sobą. No mam kilka efektów świetlnych. Jeszcze dobieram oświetlenie do danej sali. Wiadomo, że każda sala jest inna. Mamy takie oświetlenie, które naprawdę no, nas jeszcze nie zawiodło. Zawsze można salę dobrze oświetlić. Zawsze tak już fajnie wygląda, żeby nie było za jasno, żeby też nie było za ciemno. Natomiast mamy jeszcze do zaoferowania ciężki dym, czyli taniec w chmurach. To przeważnie jest na pierwszy taniec, jak para młoda wychodzi na parkiet. Tomek jest człowiekiem, który zna więcej ode mnie, jeżeli chodzi o muzykę. Zna się na tym trochę lepiej, jeździ na festiwale, koncerty, kocha muzykę ogólnie. Zaproponowałem Tomkowi granie na imprezach, na weselach ze mną, jako drugi DJ. Ja mogę poprowadzić imprezy, konkurs, zabawę integracyjną. Jest mi trochę lepiej z tym, prawda? Bo ja na przykład mogę latać sobie z mikrofonem na parkiecie, Tomek zastępuje mnie za konsolą, czyli robi mi podkłady różnego typu. Dlatego no, Tomek mi jest bardzo potrzebny i dziękuję Ci Tomek za to, że jesteś ze mną. Kocham Cię, bracie. Współpracuję tak naprawdę z teamem Głośny Wedding Team, którego szefem jest Maciek Głośny, którego bardzo pozdrawiam. Maciek, dziękuję za zainteresowanie, bo dzięki temu właśnie tworzymy również dzisiaj ten film i dzięki Tobie potrafię rozwinąć skrzydła. Powiem tak, każde wesele jest inne, stąd pytań jest naprawdę dużo. Jeżeli para młoda będzie miała jakieś problemy z tym, może do mnie zadzwonić. Postaram się odpowiedzieć na każde pytanie. Tak więc zapraszam wszystkie pary młode. Macie jakieś pytania, dzwońcie. Macie swój termin wymarzony już na wesele. Pomogę oczywiście. To będzie wszystko dla Was. Na ten wyjątkowy dzień.